Z wielu powodów ośrodki miejskie na całym świecie stanowią ogromne wyzwanie misyjne. Po pierwsze, ze względu na swój rozmiar, ze względu na ogromną liczbę mieszkańców, która wciąż wzrasta. Niedawno po raz pierwszy w historii liczba ludności zamieszkującej miasta przekroczyła 50% stanu liczebnego całego świata. W miastach obracasz się wśród ludzi i widzisz, że cały czas są czymś zajęci. Już samo znalezienie czasu na to, aby posłuchać czegoś z chrześcijańskim przesłaniem, to wielkie wyzwanie. Powiedzmy, że pionier misji globalnej udaje się do jakiejś wioski. Na terenach wiejskich z miejsca znajduje słuchaczy, dla których jest to jakieś wydarzenie. Ale gdy jesteś w centrum Nowego Jorku, to masz tutaj taki wybór różnych opcji. Są restauracje, kina, filharmonie, muzea. Ci ludzie są tak zajęci. Co więcej, samo dotarcie do nich, do ich mieszkań jest bardzo utrudnione. Mieszkańcy miast przyjmują postawę postmodernistyczną. Są bardzo otwarci na różne punkty widzenia, ale żaden z nich nie jest dla nich najważniejszy. Każdy sam decyduje o ich wartości. Miasta to morze relatywizmu, w którym chrześcijaństwo ma takie samo znaczenie, jak jakikolwiek inny światopogląd. Ludzie uodparniają się. Ja już to wszystko słyszałem. Co można w ogóle zrobić, aby Ewangelia stała się dla nich czymś znaczącym? Co więcej, w miastach spotykamy ludzi bardzo zamożnych, którzy wzbogacili się i uważają, że niczego nie potrzebują. Ale są tu także ludzie skrajnie biedni. Musimy również pamiętać, że praca ewangelizacyjna w miastach jest bardzo kosztowna. Przeprowadzenie tradycyjnych spotkań ewangelizacyjnych w takich miastach jak Nowy Jork pociągnęłaby za sobą ogromne koszty. Ale misja w miastach jest wyzwaniem, które jako Kościół powinniśmy podjąć. Od ponad 150 lat Central Park w Nowym Jorku jest oazą spokoju dla zapracowanych mieszkańców tego miasta. Na 341 hektarach mamy tereny zalesione, potoki, jeziora, stawy i łąki. Można tu choć na chwilę uciec od zgiełku miasta, aby się zrelaksować, cieszyć się słońcem, pójść na spacer. W centrum parku jest nawet zoo. Rośnie tu ponad 25 tysięcy drzew. Jest tu pięknie o każdej porze roku. Przychodzą tu całe rodziny, starsi i dzieci, do miejsca, gdzie mogą się oderwać od szarej rzeczywistości oraz odetchnąć od nawału zajęć i nieprzekraczalnych terminów. Central Park to bardzo istotny element życia Nowojorczyków. Czy nie byłoby wspaniale, gdybyśmy my jako adwentyści oddziaływali na mieszkańców miast, podobnie jak Central Park? Ponad 100 lat temu Ellen White, pionierka kościoła, miała wizję dotyczącą szczególnych miejsc nawiązywania kontaktu, które nazwała ośrodkami pozytywnego wpływu. Miały to być centra wszechstronnej misji na terenach miejskich. W zamyśle nie miały to być wielkie instytucje, ale mniejsze ośrodki, w których adwentyści mieli pełnić wszechstronną posługę na rzecz lokalnych społeczności. Ellen White była zaniepokojona faktem finansowania jednej czy dwóch wielkich instytucji, które wciąż się rozrastały i można powiedzieć, że coraz bardziej koncentrowały się na sobie. Chciała raczej, aby misja się rozprzestrzeniała, aby docierała do mieszkańców miast tam, gdzie oni są. Właśnie takie wszechstronne centra wpływu miały być odpowiedzią na potrzeby ludzi. W wizji zobaczyła restaurację, rozpowszechnianą literaturę, gabinety zabiegowe i wiele innych działań, które miały na celu zaspokojenie potrzeb ludzi. Dziś, ponad 100 lat później, ta sama idea jest nadal aktualna. Co możemy zrobić, aby stworzyć takie ośrodki, dzięki którym będziemy tam, gdzie są ludzie, i na wzór Jezusa zbliżymy się do nich, zaspokajając ich potrzeby i poruszając ich serca? Zastanawiając się nad naszą misją w miastach, możemy mówić o różnych modelach, metodach i podejściach, ale musimy być pewni, że wypływają one z przykładu danego nam przez Jezusa. Ellen White podsumowuje go w słowach: metoda Chrystusa. Przebywanie z ludźmi, okazywanie współczucia, zaspokojenie potrzeb, zdobywanie zaufania, pójdźcie za mną.
Składa się na nią pięć istotnych elementów. Po pierwsze, Chrystus przebywał z ludźmi. Po drugie, okazywał im współczucie. Po trzecie, zaspokajał ich potrzeby. Po czwarte, zdobywał ich zaufanie. I dopiero wtedy zapraszał ich, mówiąc: pójdźcie za mną. Nie możemy pominąć żadnego z tych kroków. Gdy więc zastanawiamy się nad naszą misją w miastach, musimy być pewni, że opiera się ona na metodzie Chrystusa i tylko na niej. Zgodnie ze słowami Ellen White, tylko ta metoda daje pożądane wyniki. Pierwszy krok to przebywanie z ludźmi. Ellen White pisała, że Jezus obcował z ludźmi jako ten, kto pragnie dać im to, co najlepsze. Czytając Ewangelię, znajdujemy Jezusa, jak przemawiał do tłumów ludzi, ale także wtedy, gdy spotykał się z konkretnymi osobami, na przykład z Nikodemem w nocy, z kobietą przy studni. Widzimy, jak dotykał oczu niewidomego, dłoni trędowatych. W kontaktach z ludźmi angażował się emocjonalnie i duchowo, nie stroniąc również od dotyku. I my jesteśmy powołani do takiego samego zaangażowania. Przychodząc z nieba, Jezus stał się jedno z nami. Przyjął naszą cielesną powłokę, często brudził sobie ręce. Nie udzielał zbawienia na odległość. Czynił to raczej nawiązując bezpośredni kontakt z ludźmi. Identyfikował się z nimi. Drugi krok w metodzie Chrystusa to okazywanie współczucia. To pojęcie opisuje naszą postawę, perspektywę, z jakiej patrzymy na ludzi i jak ich traktujemy. Ewangelie sprawozdają, że widząc tłumy, Jezus spoglądał na nie ze współczuciem, a do ludzi podchodził z łagodnością i miłością. My mamy czynić dokładnie to samo. Następny krok to zaspokajanie potrzeb. Nie da się tego zrobić bez poznawania uwarunkowań społecznych. Powinniśmy je badać, powinniśmy rozmawiać z ludźmi i słuchać ich, dowiedzieć się, jakie są ich potrzeby, czym się interesują, jakie są ich wierzenia, jak spędzają wolny czas. Możemy służyć naszym społeczeństwom tylko wtedy, gdy je poznamy i zrozumiemy. A centra pozytywnego wpływu to ośrodki wszechstronnej posługi, gdzie zaspokaja się potrzeby ludzi. Mogą to być potrzeby fizyczne. Ellen White nazywa misję prozdrowotną prawym ramieniem ewangelicznego przesłania. I często właśnie to jest najlepszy punkt styczny. A może tam, gdzie jest nasze centrum wpływu, jest wiele samotnych matek, których największą potrzebą jest pozostawienie dziecka pod opieką kogoś odpowiedzialnego. Niezależnie od rodzaju potrzeby, to właśnie dzięki nim możemy służyć naszym bliźnim na wzór Jezusa. Przebywając z ludźmi, okazując im współczucie i zaspokajając ich potrzeby, Jezus w naturalny sposób zdobywał ich zaufanie. Zwróćcie uwagę na to, jak chętnie z Jezusem przebywali grzesznicy. Dziś niektórzy z nas bardzo dobrze wiedzą, jak inni powinni żyć i jak powinni się zachowywać, ale niewielu grzeszników szuka naszego towarzystwa. Jednak Jezus zdobywał ich zaufanie i zupełnie naturalnie mógł powiedzieć: pójdźcie za mną. Taki właśnie jest końcowy wynik zastosowania metody Chrystusa. Ludzie zaczynają podążać za Jezusem. To Duch Święty wykorzystuje nasze skromne działania, przebywanie z ludźmi, okazywanie współczucia, zaspokajanie potrzeb. Duch Święty błogosławi nam i przyprowadza ludzi do Jezusa. W 1910 roku Ellen White napisała, że misja w miastach była zasadniczym dziełem na tamten czas. 8 lat wcześniej powiedziała, że zaniedbaliśmy pracę w miastach. Zastanawiam się, co by powiedziała dzisiaj. Jakże wielkie stoi przed nami wyzwanie, ale jest to także niezwykła sposobność. Dzięki centrom wpływu, stanowiącym płaszczyznę posługi na rzecz społeczeństwa, możemy w imię Jezusa pozytywnie wpływać na życie wielu ludzi. Gdy Mojżesz wysłał wywiadowców do Kanaanu, mieli oni rozejrzeć się w miastach. Gdy wrócili, powiedzieli, że są one wielkie i dobrze obwarowane. Dziś są one jeszcze bardziej obwarowane. Jednak 2 wywiadowców powiedziało, że można to zrobić z Bożą pomocą. Przed nami wielkie zadanie. Mamy niepowtarzalną okazję do tego, aby korzystać z metody Chrystusa, aby dla Niego i dla Jego Królestwa dotykać życia innych ludzi. Opracowanie wersji polskiej Ośrodek Radiowo-Telewizyjny Głos Nadziei. Tekst Piotr Lazar. Dźwięki montaż Mateusz Pawłowicz. Kierownictwo produkcji Jan Kot. Czytał Dariusz Górski.